Będziemy bez choinki na święta? Mami, co ty robisz? Tata? O nie, zapowiada się nieciekawy wieczór. Hej, Katarzynka, super, że jesteście! Słuchajcie, w poprzednim odcinku mieliśmy dużo kłopotów z przygotowaniami do świąt. I gdy myśleliśmy, że już wszystko jest okej, nagle w naszym domu znów zaczęły się dziać dziwne sytuacje. Jeśli jesteście ciekawi jakie, to oglądajcie dalej filmik. Cześć Mariusz, już macie ulubioną świnkę? Tak, tak, mamy, no w tym roku to w ogóle już tak wcześniej. A mogę ją zobaczyć? No nie sprawy, wejdź, wejdź. Tata, i kto przyszedł? Dziadziuś przyszedł, chciał zobaczyć naszą choinkę, wiecie? No cześć dzieci. Cześć dziadziuś. Zobacz, to jest ciekawa choinka. W tym roku udało nam się ubrać wyjątkowo wcześnie. To jednak prawda. Jaka prawda, dziadziuś? Że ładna choinka, tak? No ładna choinka, ale prawda jest taka, że to jest moja choinka. Co? Ale jak to? Co? Dziadziuś, ale to przecież tata choinkę załatwił. Mariusz, a ty skąd masz tą choinkę? No, od Janka załatwiłem. No właśnie, od Janka, tylko cwaniaczka. On mi choinkę ukradł. O nie. Ale się narobiło. Ale to ja nic o tym nie wiedziałem, no. Mówiłem ci, żebyś się z nim nie zawdawał. To jest cwaniak. Wiem, mówiłeś, ale miałem taką gorączkę wysoką, nie wiedziałem, co robię. Potwierdzam, ciężko było z tatą wytrzymać. O nie, i co teraz? No słuchajcie dzieci, będziemy musieli Tyusiowi tą choinkę oddać, no. Będziemy bez choinki na święta? Spokojnie, spokojnie, ja ją zabieram, bo on pasuje ta wielkość, a wam kupię dużo większą. Jej! Super! Widzisz, tata, trzeba było od razu zadzwonić do dzisiaj o pomoc, a nie prosić jakiegoś typka Janka. No wiem, sorka, no. To przez tą gorączkę było, przepraszam. To był mój błąd, tato, tak więc ja pojadę po choinkę, ty tą choinkę sobie weź do domu, spokojnie ubierzcie, ja pojadę i kupię choinkę, okej? Okay? Skoro tak mówisz, to zgoda. No to słuchajcie, dzieci, choinkę musimy rozebrać. No nie, tego jeszcze nie było. Zamiast ubierać, rozbieramy choinkę na święta. Super. No, musimy rozebrać, niestety. O, dzień dobry, panie listonoszu, jesteś do mnie? Dorotka, co ty? Przecież to ja. Panie listonoszu, ja sobie nie przypominam, żebyśmy przeszli na ty. Tato, nie słuchaj Dorotki. Ona teraz jest chora, mam mega gorączkę i różne jakieś dziwne omamy. Omamy? Ja? Aha, to szybko te choinki rozbierajcie, ja uciekam, bo się jeszcze zarażę. Okej, dzieci, to szybko choinkę zbieramy. Kotku, a ty lepiej się połóż, odpocznij sobie. No dobra, to ja idę. Do widzenia, panie listonoszu. Szkoda, że nie ma paczki dla mnie tak na święta, no. Pa! Oj, mamiś. Ups! Tata, a wiesz, że to była ulubiona bombka mamy? Ojej. Oj, Mariusz. Okej, dziadziuś. Przepraszam cię bardzo. Masz choinkę swoją. Już z tym Jankiem nie będę robił żadnych interesów. Tak, tak. Daj się spokój. No, dobra. No to wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, trójcie się. No, super. Ale numer. Okej, to lecę po choinkę, a wy zostajecie w domu. Okej, tata, to my zostajemy z mamusią, a ty szybko wracaj. No. Okej, postaram się, ale wiecie, przy samymi świętami to będzie tak ciężko kupić szybko choinkę, bo już wszystko przebrane. Okej, ubieram się. Jadę, a wy zamknijcie drzwi, dobra? Dobra, tata, ty już jedź, pa, wracaj szybko. Pa. Mam nadzieję, że tata szybko wróci. A teraz chodź, Marcel, jak idziemy zobaczyć, co robi mamusia. Co, no dekoruje balustradę lampkami. Mamiś, ale to nie są lampki. To jest papier toaletowy. No właśnie. Ale co ty gadasz, to są lampki. Mamiś, proszę cię, o tej gorączce.
odpocznij sobie, tak? To robią tak samo. Nie no, ze mnie to sobie nie poradzicie. Zobacz, zaraz skończę. Mami, zdaj mi to, to sobie ich odpocznij, ja to dokończę. A, no, no to dobrze, to ja pójdę do kuchni, tam na pewno jest bałagan. Okej. Co to ma być? Papier toaletowy zamiast lampek? O, Lenka, lampki ci upadły, proszę. Tak, tak, mamusia, lampki. Okej, okay, już daj. Idź, dobrze. Lenka, zobacz, co ułożyłam. Pięknie, Marcelku, ale musimy już to niestety sprzątnąć. No wiem, sprzątam. Dobra, Marcelek, już wszystko posprzątane. Teraz chodź to wyrzucić. No, dobra, okej, wchodź.
Cię. Wapniak, ale musisz być grzeczny. No oczywiście, oczywiście. Tylko jedna noc, no. Później zostanę zastępcą mieszkanie. O, kochani, już wróciłeś. Mami, co ty gadasz? Kochanie, czy jednak mnie kochasz? Wapniak, nie słuchaj tego, co mama mówi. Ona jest chora, ma gorączkę i ma dziwną mamę. Ona jest chora z miłości do mnie. No chodźcie, co tak stoicie, zimno. O nie, zapowiada się nieciekawy wieczór. Oczywiście najsłodsza, już idę, już idę. Najdroższa, no! Wiesław, Wiesław, no! No ale od tej gorączki będzie ci się pokoju basiło. Przejdzie ci! To co, Wapniak? Mówisz, że się zmieniłeś? Tak, oczywiście! Już nie jestem takim złym Wapniakiem jak kiedyś, naprawdę! Wiecie co, a tak zmarzłem! Może bym się herbatki napił, no proszę was. Okej. Chodź Maciek, zrobimy herbatkę. Okej. Oj! Ktoś dzwoni! O, pilny telefon muszę odebrać! Tak? No, to ja! Cerek, to dziwne. Wapniak wyszedł gdzieś daleko, by odebrać telefon. A czemu nie mógł zrobić tego przy nas? Choć idziemy posłuchać, co on mówi. Zostawcie pod domem, tak! No, to by jutro odbiorę, no! No, do usłyszenia, zajęty jestem, no! Klatka, w sam raz do Marcelka! Klatka, on oszukuje! Marcy, dzwonimy na policję, szybko chodź! No! Jak to z tą herbatką? Zaraz będzie herbatka! W porządku! Zrobię jeszcze... Korzystam z łazienki, no! Zaraz przyjdziecie! Tak! Super, super! To czekamy! Okej, Marcelek, załatwione! Słuchajcie, no nie chcę być nieuprzejmy, ale... No co z tą herbatką, no? Nie będzie herbatki, Wapniak! Chyba, że w więzieniu! Gadasz. Jesteś oszustem! Słyszeliśmy twoją rozmowę przez telefon! O, słyszysz? Policja już w drodze. O nie! Wy przebiegłeś dzieciaki! Muszę uciekać! No, uciekaj, uciekaj, Wapniak! Już nigdy tu nie wracaj! Widzisz to? Ale porywać chyba papieru toaletowego! Dokładnie! Znowu nam się udało! Piona, Marcelek! Niezły team z nas! A few moments later... To pewnie tata! No. Chodź, biegniemy. Okej, Marcelek. Otwieramy drzwi, ale na początku musimy się upewnić, czy to na pewno tata, żeby znów nie wpuścić do domu nieproszonego gościa. I wy też tak róbcie, pamiętajcie. Tata, to ty? Tak, to ja. Wygląda na to, że to tata, ale Marcelek, zadamy pytanie sprawdzające. Co masz ze sobą? Choinkę! To na pewno, tata. Okej, otwieramy. Ale super choinka! Mamy choinkę! Żywą! Ho, ho. O ja, ale mega! Udało się, ciężko było. Super! Kupiłem. Jest choinka! Choinka! O, Lenka. Porządnie się wyspałam, ten twój lek podziałał. O, jaka piękna choinka! O, mamiś, polepszyło ci się, ale super, jaka ulga. Ulga? A co się działo? Długa historia, no dam, wytłumaczę ci później. A teraz chodź ubierać choinkę. Okej. Na każdym kroku reklamy igrzyska, promocji moc, techniki cuda. Wszystko się świeci, wszędzie coś błyska, czy pierwszą gwiazdkę dostrzec się uda? Nadchodzi ten radosny czas, kiedy możemy znowu być blisko, a my stłoczeni w kolejkach do kas. Czy pamiętamy, po co to wszystko? Go, 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 go.
Rodzi się bud, budzi się słońce, pomost pomiędzy dziećmi i ojcem. Okej, my już kończymy ten odcinek, a wam życzymy zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia! Buziaczki! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Jeśli wam się podobało, to jest superowe świąteczne odcinek, subskrybujcie! Pa! Ty co, jak pójść? Nie!